Środa, 17 kwietnia. Grzegorz Rządu, zapraszam na główne wydanie informacji. Około 900 drzew jest wycinanych na terenach dawnego Ośrodka Postępu Technicznego w Chorzowie. To działka przylegająca do Parku Śląskiego. To tu osiedle mieszkaniowe chciała wybudować spółka Green Park Silesia, ale nie dostała na to zgody. Na wycinkę drzew zgody też formalnie nikt nie wyraził, a mimo to są usuwane. Jak to możliwe, sprawdzał Paweł Jędrusik. Dziś drzew na działce na terenach OPT już nie ma. Jak to się stało, że ktoś pozwolił na ich usunięcie? Jak udało nam się ustalić, do Urzędu Miasta w Chorzowie wpłynęła jedynie informacja podpisana przez 7 osób fizycznych, że planują one przeprowadzić wycinkę. Jak dowiadujemy się w urzędzie, w takiej sytuacji zgoda nie jest potrzebna. Na pewno jest to skandal, nie powinno się to odbywać, z tego głównie względu, że również i w moim programie wyborczym była ochrona jednak Parku Śląskiego, jego tej historycznej części, bo o niej mówimy, o tej otulinie. No i wyborcy jednak, chorzowianie, zdecydowali, że 55% ludzi zagłosowało jakby za wyborem mnie na prezydenta, w związku z tym no, są przeciwni na pewno tej wycince i jest to skandaliczne. Powinniśmy zaprzestać i tutaj taka moja gorąca prośba do ustępującej władzy, żeby po prostu te drzewa zostawić w spokoju. Urzędnicy są jedynie zobligowani, żeby przeprowadzić oględziny miejsca i sprawdzić, czy nie ma tam na przykład ptasich gniazd, a także czy drzewa spełniają odpowiednie kryteria do wycinki. Oględziny zostały przeprowadzone, stwierdzono, że są tam ptasie gniazda. Sprawa trafiła do RDOŚ w Katowicach. Wydaliśmy decyzję zezwalającą na usunięcie 10 gniazd ptaków gatunków chronionych oraz jednego siedliska wiewiórki w terminie do 29 lutego, więc obecnie prowadzona wycinka nie jest powiązana z decyzjami, które wydawaliśmy. Z wycinką drzew nie mogą się pogodzić społecznicy ze Stowarzyszenia Nasz Park i złożyli już zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. O wycince dowiedzieli się, gdy było już za późno. W ogóle sprawa wycinki nie pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej, którą ja przeglądam regularnie, dlatego że takie wycinki po prostu są sygnalizowane w biuletynie, wnioski o tego i decyzje. Do tej pory po prostu nie było. I co się okazało, że ponoć wnioski osób fizycznych nie są po prostu przedstawiane w biuletynie. Spółka Green Park, która chciała budować na terenach po OPT budynki mieszkalne, do sprawy ma się odnieść w przyszłym tygodniu. Jest przetarg na budowę nowej siedziby katowickich prokuratur, która ma powstać pomiędzy ulicą Gliwicką i drogową trasą średnicową. Pozwolenie na budowę zostało wydane już ponad 2 lata temu, ale do tej pory nie było finansowania tej inwestycji, a kwota, jaka jest potrzebna, jest bardzo duża. Nowa siedziba prokuratur może kosztować nawet ponad 400 milionów złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa siedziba Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych w Katowicach zostanie oddana do użytku za 4 lata w połowie 2028 roku. Inwestycja powstanie na powierzchni ponad 3 hektarów nieopodal kościoła zielonoświątkowego w katowickiej dzielnicy Załęże. Konkurs na siedzibę prokuratury w Katowicach został rozstrzygnięty wiosną 2021 roku. Wygrała pracownia Ostrowcy Architekci z Katowic. Siedziba prokuratur zostanie posadowiona na potężnej skrzyni garażowej na poziomie 0, w której zaparkuje prawie 500 samochodów. Wjazd będzie poprowadzony od strony DTS-ki oraz ulicy Gliwickiej. Przy okazji inwestycji trzeba będzie wyciąć prawie 1000 drzew, ale inwestor został zobowiązany do nasadzeń zastępczych 634 sztuk. Pieniądze na budowę gwarantuje Prokuratura Krajowa. Brak aktywności fizycznej, dieta bogata w cholesterol i cukier oraz stres. Wszystko to wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Na co dzień jednak mało kto o tym myśli. Problem pojawia się dopiero, kiedy coś się stanie. Stąd pomysł na organizację Tygodnia dla Serca. Co roku lekarze przypominają, jak ważne jest promowanie profilaktyki chorób układu krążenia. Magda Sincewicz. Pani Beata nie kryje wzruszenia, gdy mówi o tym, co spotkało ją zaledwie kilka tygodni temu. Pod koniec marca przeszła zawał. To uświadomiło jej, jak żyła do tej pory. Postanowiła zawalczyć o siebie. Pomagają jej w tym lekarze ze szpitala w Ochojcu. Zaczęło się to po prostu od okropnych bóli w klatce piersiowej, które były takie wręcz rozrywające i to mnie zaniepokoiło. Trafiłam do kardiologa, który mnie skierował do szpitala. I dzięki temu tutaj żyję i jestem. Jest, bo nie zbagatelizowała objawów i zareagowała w odpowiednim momencie, zgłaszając się do specjalistów. Ci twierdzą, że niestety często zdarza się, że pacjenci nie dbają o siebie, a to ma kolosalne znaczenie.
Chyba wynika to z tego, że mamy jeszcze nadal za słabą świadomość taką zdrowotną, a nawet jeżeli mamy to, to też w ciągu życia zdobywamy sporo złych nawyków żywieniowych, między innymi to, że się za mało ruszam i też jest dużym problemem. Pani Elżbieta już to wie. Wolałaby jednak nie przechodzić zawału, żeby się o tym przekonać. Teraz codziennie przychodzi do szpitala, by poćwiczyć. Robi to w ramach programu KOS Zawał, czyli rocznej, kompleksowej, specjalistycznej opieki kardiologicznej, finansowanej w całości przez NFZ. Żeby nie powtórzył się ten incydent z tym zawałem, bo to najbardziej tak z tyłu głowy człowieka prześladuje. No ale mam nadzieję, że panie rehabilitantki są tak wspaniałe, że na pewno nam pomogą przy tym wszystkim. Ważne jednak, by pamiętać, że kondycja naszego serca zależy w dużej mierze od nas samych, a Tydzień dla Serca ma nam przypominać, jak dbać o jeden z najważniejszych organów naszego ciała. Powinniśmy myśleć o naszym sercu, o naszym zdrowiu tak naprawdę nie tyle codziennie, ale od najmłodszych lat, od tak zwanej prewencji pierwotnej. Coś, co się w chwili obecnej wiele na ten temat mówi i mam nadzieję, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Ministerstwo Nauki wprowadzi, aby były lekcje prewencji od najmłodszych lat. Bo tylko wtedy nauczymy się, jak postępować, żeby nie chorować. To jedyne takie miejsce w Polsce i jedno z kilkunastu w Europie. Mini IKEA, czyli Studio Planowania i Zamówień, powstało w Galerii Handlowej w centrum Gliwic. Ma to ułatwić klientom możliwość robienia zakupów, wybranych produktów, a także zaprojektowania wnętrz. Fatima Orlińska. Ten format w Europie dopiero się rozwija. To połączenie studia projektowego ze sklepem. Można przyjść, nawet bez umawiania się, wejść do nas, zobaczyć. Nasi projektanci, konsultanci pokażą, jaki mamy asortyment również, co jest możliwe, co dostępne. I można się umówić też na konkretną godzinę na planowanie kuchni, szafy, mebli. Są topowe produkty, które najczęściej są sprzedawane w naszych sklepach, nie tylko w Katowicach. Studio projektowania wnętrz w Gliwickiej Galerii funkcjonowało od kilku miesięcy i jak mówią projektanci, taka forma obsługi klienta cieszy się dużym zainteresowaniem. Projekty najczęściej bardzo różne. Przekrój jest ogromny. Kuchnie duże, kuchnie bardzo malutkie w domach, w mieszkaniach. Zarówno mogą to być takie moduły, powiedzmy trzech szafek i 18 na przykład. Także przekrój mamy, że tak powiem, od A do Z. Dlaczego szwedzki gigant wybrał akurat Gliwice? Już 2 lata temu, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, miasto nawiązało współpracę z siecią sprzedażową, wyposażając mieszkania dla uchodźców, a kilka dni temu wspólnie oddano do użytku świetlicę środowiskową. Obiekt ważny z punktu widzenia społecznego, czyli środowiskową świetlicę, fachowo to się nazywa placówka wsparcia dziennego. Jest to miejsce, w którym również IKEA zaoferowała zaprojektowanie tego obiektu. Również są warsztaty, jest kuchnia, sala zabaw dla dzieci. Studio Planowania i Zamówień jako najnowszy format IKEA przed wdrożeniem w życie testowano od 2021 roku. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, dlatego warto wsłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia. W Rudzie Śląskiej odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w kręgu poezji i prozy lagrowej więźniark KL Ravensbrück. Gośćmi honorowymi były były więźniarki obozu koncentracyjnego Auschwitz. Paweł Jędrusik. To jubileuszowa, 10. już edycja konkursu. Z tego miejsca nie ma wyjścia. I dopiero teraz poczułam moje ciało. W tym roku do Rudy Śląskiej przyjechały również były więźniarki obozu koncentracyjnego Auschwitz. Były także córki więźniarek KL Ravensbrück. Ja miałam takie motto, takie słowo, bardzo mąsia mi bardzo młodo zmarła po wojnie, bo była bardzo schorowana, bardzo młodo. Ale takie słowo mamusi, że powiedziała, że mówi, przeżyłyśmy, dziękujmy opatrzności Bożej, ale przebaczajcie. Obóz KL Ravensbrück został założony w 1938 roku na terenie Niemiec. Funkcjonował do 1945 roku. Dla osób, które przeszły piekło obozów, wydarzenia sprzed prawie 80 lat cały czas są żywe. Z perspektywy lat mówię, że każdy w obozie był sam. Tam rzadko kiedy, żeby takie grupy się nie mogły się spotykać, do roboty chodzić. Żeby było ciepło i żeby coś zjeść, kawałek chleba. O ten kawałek chleba to umierali ludzie nawet.
Według szacunków do KL Ravensbrück trafiło ponad 130 tysięcy osób. Zginęło około 50 tysięcy. W tej grupie Polek szczególne miejsce i szczególna pamięć należy się kilkudziesięciu z nich, o których dzisiaj potocznie mówimy króliki. W istocie były one dla Niemców swego rodzaju królikami doświadczalnymi, na których niemieccy lekarze prowadzili eksperymenty pseudomedyczne, zakażając ich na przykład kończyny dolne. Organizatorem konkursu recytatorskiego dla uczniów jest Instytut Pamięci Narodowej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro informacje o stałych porach. Do zobaczenia.